Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj pytanie, czy można być usprawiedliwionym na mocy sprawiedliwego życia Pana Jezusa Chrystusa? Odpowiadając na to pytanie, czy można być usprawiedliwionym na mocy sprawiedliwego życia Pana Jezusa Chrystusa, odpowiedź krótka brzmi nie. Nie można być usprawiedliwionym na mocy sprawiedliwego życia Pana Jezusa Chrystusa. Nie, dlatego że musiała być zapłacona najwyższa cena. Niezbędna była śmierć Chrystusa, bo inaczej ziarno pszenicy pozostałoby pojedynczym ziarnem, o czym czytamy w Ewangelii Jana, 12 rozdział, 24 werset. Ewangelia Jana 12:24. W Ewangelii Jana 12:24 Pan Jezus mówi tak: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli by ziarno pszeniczne wpadłszy do ziemi nie obumarło, ono samo jedno zostanie, lecz jeśli by obumarło, obfity owoc przyniesie. I bez rozlewu, bez przelewu krwi nie ma odpuszczenia grzechów. O tym mówi z kolei list do Hebrajczyków, 9 rozdział. List do Hebrajczyków, 9 rozdział, 22 werset. A niemal wszystko według prawa krwią oczyszczane bywa, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Gdybyśmy mogli być uratowani dzięki sprawiedliwemu życiu Chrystusa, który wypełnił prawo zakonu mojżeszowego, to dlaczego Chrystus miałby umierać, jeśli przez prawo zakonu mojżeszowego jest sprawiedliwość, to Chrystus niepotrzebnie umarł. I możemy o tym przeczytać w Galacjan 2:21. Galacjan, drugi rozdział, 21 werset. 2:21. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus na próżno umarł. Kontynuując tę myśl, zerknijmy do Rzymian, 5 rozdział, 10 werset. Tam jest napisane takie słowo, Rzymian 5:10. Bo jeżeli będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani, zachowani będziemy przez życie Jego. Ten fragment wyraźnie mówi, jeśli będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Ten werset mówi nam, że będziemy zbawieni przez życie Jego, ale ważne jest, żebyśmy tu widzieli, że po pierwsze chodzi o osoby już pojednane z Bogiem, po drugie chodzi o wyratowanie wiążące się z trudnościami naszej drogi, którą kroczymy na ziemi, a nie o zbawienie, wyratowanie wieczne. Po trzecie, chodzi o życie Pana Jezusa Chrystusa po Jego śmierci, po Jego zmartwychwstaniu w niebie, a nie o życie na ziemi przed Jego śmiercią, przed zmartwychwstaniem. Zatem odpowiedź na pytanie, czy można być usprawiedliwionym na mocy sprawiedliwego życia Pana Jezusa Chrystusa? Odpowiedź brzmi nie. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.